Witam w ostatnim już odcinku z serii Let's Play Zagrajmy Backi. Słoik pełen wody. Kosmiczne, tylko nie przerywaj mi, kiedy gadam. Żeby nie przedłużając, bo auto jest naprawdę długie. Zaraz zobaczycie, o co w tym wszystkim chodziło. Marchewka na kiju. No i jedziemy. Szczena w dół i jedziemy. No i dobra, zobaczymy, o co tu wszystko było. Tyle hałasu. Ty, prąd! Chyba już znaleźliśmy wszystkie części urządzenia Arka. Człowieku, ale co teraz? No i chyba musimy je złożyć, nie? Aha, no. Składamy. Pokrywka, dajesz. Bateria, jest. Kulki analne, znaczy się diamenty naszlifowane są. I pokrywka. Super, działa. Jedziemy. A co tu świnia w teleporcie robi? Mam swoisty déjà vu. Ja to już gdzieś chyba widziałem. Naprawdę, no. Mam takie nieodparte wrażenie, że gdzieś to widziałem. Ty, Franz! Zobacz. Chyba przeniosło nas na tę całą planetę Ksymena. Coś w tym jest, człowieku, że chcę, nasze światy są podobne. A, no tak. I co dalej? To na Ziemi. O, ja was bardzo przepraszam. Witajcie. A ja cię nie przepraszam. Dostałem sygnał, że tu was znajdę. Czy macie nasze urządzenie? No bardzo przepraszam, no jasne. A, oto i ono. Ale damy wam je pod jednym warunkiem. Bardzo przepraszam, o co chodzi? Zostaniecie oczywiście odpowiednio wynagrodzeni. No to też. Ale chcielibyśmy zobaczyć, jak to zadziała. Albo i nie zadziała. Ty, wypluj to lepiej. Właśnie. Oczywiście. Zielonoglutek. Koniecznie, zaraz. Co zaraz? Zaraz. Ty, ale... Bardzo przepraszam. Właśnie zdałem sobie sprawę, że on zostawił swój ziemski świat na obcej planecie. Zostały już tylko minuty do momentu, w którym możemy oddalić katastrofę od naszych planet. Albo nawet nie. To był międzyplanetarny glut. Bardzo przepraszam. Dziękuję wam. Chodźcie ze mną. Polecimy do laboratorium, gdzie czeka na ten moduł gotowy do pracy przekaźnik. Jej. Wow, jaka taryfa. Normalnie jakbym wzięta z filmu Piąty Element. To ta wygląda lepiej. I ma peryskop, i dopalacze, i różne bajery. Wow, jakie efekty. Widać. 99 rok. Ty, Franz, o co chodzi? Chyba. No tak sobie dumam, człowieku. Co Ark miał na myśli? Że będziemy ratować nasze planety? Czyżby Ziemi coś groziło? Nie, tam. Faktycznie. Faktycznie, ty, Ark. A o co tu właściwie chodzi? Nasze planety są... Bardzo przepraszam. Powiązane chronomastą poloteleportycznym węzłem. Aha, spoko. Rozumiem. Ziemia i Ksymena znajdują się tuż obok siebie, po przeciwnych stronach powłoki chronoprzestrzennej. Mhm. Bardzo przepraszam. Każde działanie globalnie dotykające naszej planety dotyczy też waszej i bardzo przepraszam, na odwrót. To macie przerąbane, zieloni ludkowie. Że jeśli w waszą planetę uderzy ten meteor, czy co tam, to w Ziemię też. Jak lecisz, ty ofiaro losu? Ty złotonosy orangutanie, ty kretynie spod żłobka. Nie musi być uderzenie meteoru. Skądś to znam. Równie dobrze może to być... Mi się zdaje, czy Ark na swoim monitorze gra w Ponga. ...który rozsadzi waszą planetę lub nagłe zaniknięcie ozonu. A to z tyłu... Człowieku. To już nie mam pojęcia, co to jest. Nie martwcie się. Bardzo przepraszam. Wszystko jest już gotowe na nasze przybycie. Za chwilę umocujemy ACMP w przekaźniku czasoprzestrzennym i uratujemy nasze planety. I będziemy bohaterami!
się ja będę, bo to są tylko takie dwa niepospolite, nie powiem co, tytuł wszystko wyjaśnia. A ja musiałem im pokazać krok po kroku, co mają zrobić. Więc cała zasługa przypada mnie. Wiem, jestem skromny. Ale skoro to koniec, to mogę sobie tak troszeczkę pojechać własnego. Chyba. O, jesteś. A ci nie przepraszają, co jest? Macie moduł ACMR? Bardzo przepraszam, tak, mamy. No to staw go od razu do przekaźnika. No właśnie, na co czekasz? Ty, ta muszelka była kolorowa? Ale przedstawianie się i cały wersal pozostawimy na potem. Teraz musimy uruchomić to urządzenie i usunąć wreszcie ten meteor. Tutaj macie ekran, na którym widać obraz z satelity śledzącego meteor. Jak dojdzie do czerwonej strefy, to po nas. To mamy przejobla. No już. A o co chodzi? Bardzo przepraszam. Zdążyliśmy niemal na ostatnią chwilę. Przyciąganie naszej planety przyspieszyło nieco lot meteoru. Oj, co mam w gębie? Dokładnie minuty na jego usunięcie. Człowieku, czy z tego czegoś będą wydobywać się jakieś promienie? A nie będzie to szkodliwe dla nas? Bardzo przepraszam. Nie bójcie się. To tylko przekaźnik kumulujący energię i formujący ją w odpowiedni sposób. Musimy poczekać, aż proces kumulacji dobiegnie końca. Urządzenie emitujące falę teleportacyjną znajduje się daleko stąd. A co zrobicie z tym meteorem? Przeniesiemy go w czasie i przestrzeni w bliskie pobliże naszego Słońca. Bliskie pobliże. Jest ono na tyle duże, że zniszczy meteor bez żadnej szkody dla kogokolwiek. Jakie odliczanie. Stójcie, przerwijcie kumulację. Nie. Jeśli tego nie zrobicie, zabiję was. A jak to zrobimy, to nas nie zabijesz, tak? Tylko jeszcze ciebie tu brakowało, Waltonie. Czy nie rozumiesz, że przez ciebie zginie nasza planeta? Rozumiem to doskonale. Czy wszyscy tutaj kosmici muszą być takimi spaślakami? Nasza rasa będzie mogła zapanować nad waszym układem gwiezdnym i obecnymi tu surowcami. A więc o to chodzi. Wy jesteście agentami obcej rasy, a nie terrorystami goniącymi za ideami lub forsą. Co za różnica, czy zastrzelisz nas i zniszczysz przekaźnik, czy my go wyłączymy. I tak nasza planeta zginie, ale nasza rasa przetrwa w tych, którzy opuścili ją na tratwach ratunkowych. A ty zginiesz razem z nami. O, chłopie, nie przeżyłeś do końca obiadu. I łatwo sobie z nimi poradzimy. Oj. Poza tym masz rację. Faktycznie mogę zastrzelić was i zniszczyć przekaźnik. Nawet wolałbym poczekać, aby popatrzeć, jak giniecie razem z waszą planetą. Ale chyba daruję sobie tę przyjemność. Bla. Jeszcze byście zdążyli coś wymyślić. A co do mnie, nie martw się. To co widzisz, to tylko cybernetyczny fantom, którym ja steruję z oddali. Który nie przeżył obiadu. Znaczy mnie przeżył, nie przeżył obiadu. Tak więc, okay. Żegnajcie. A, tam żegnajcie. Wszyscy. Piu, piu, piu! Laserka mu! O, na dziurę. I z niej tryska. Mamy fontannę kosmiczną, jej! Wybuchło.
Ale to nie miało teleportować, tylko... Udało się. Jesteśmy uratowani. Hurray. Ale człowieku, jak rany. Co tu się właściwie stało? No jak to co było? Piu, piu, piu i wszyscy żyją. Znowu muszę wam podziękować. Ponownie uratowaliście naszą planetę. Ale co to właściwie było? Uruchomiliście instalację przeciwpożarową. Dzięki temu odwróciliście na chwilę uwagę terrorysty. To oraz gaz gaszący ogień umożliwiły nam unieszkodliwienie go. Aha. No ale chyba nie bez ofiar. Zginął jeden, a nie cała planeta. Zostanie naszym narodowym bohaterem. Podobnie zresztą, jak bardzo przepraszam. Oj, nie szkodź. My? O kurna. My, chłopaki z osiedla 30-lecia? Bohaterami na skalę międzyplanetarną? Nie ma sprawiedliwości w tym wszechświecie. Te wakacje zapowiadały się tak nudno. No, a co teraz? Teraz? Teraz to będzie... Krajator. Wiemy, że medale i odznaczenia, tytuły i honory nie oddadzą w pełni wdzięczności, którą, nie bójmy się słów, cała nasza planeta czuje do swoich zbawców, a zwłaszcza do tych dwóch przybyszy z obcej planety, którzy z poświęceniem pomogli uratować naszą, a przy okazji i swoją planetę. Mili, młodzi przyjaciele, jeśli macie jakieś życzenie, które możemy spełnić, aby się wam odwdzięczyć za waszą pomoc, powiedzcie, a postaramy się sprostać temu zadaniu. No, mamy prośbę. Chcielibyśmy spędzić resztę wakacji... No... Ja nie wiem, czy wypada o to prosić. Mówcie, przybysze, mówcie! Człowieku, powiedz mi to na ucho. No właśnie. Bardzo dobry pomysł. Przyjaciele, wasza prośba zostanie spełniona przez nas z radością i nie bójmy się słów, z przyjemnością. Kto to znam? Nie bójmy się słów. No, jak tam zdróweczko? Wszystko w porządku. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za pomoc. Gdyby nie wy... No już przestań. Nasłuchaliśmy się tego dosyć ostatnimi dniami. Wiem, że spieszycie się po odbiór zasłużonej nagrody. No, nie da się ukryć, że tak. No wiesz, wakacje są takie krótkie. Myślę, że może jeszcze kiedyś się zobaczymy. A może i nie. Wszystko w twoich rękach, przedstawicielu wyżej rozwiniętej cywilizacji. Na pewno bardziej wypasionej. Wiesz, Franz, głupio mi było prosić o taki drobiazg naszych ksymeńskich przyjaciół. O rany, człowieku. Jakbyśmy chłopakom z osiedla powiedzieli, że w zamian za uratowanie dwóch planet i dwóch cywilizacji zarzuciliśmy sobie w czasów w Sopocie. O rany, to chyba by pękli ze śmiechu. No ja już pękam, ale tak. Racja. Tutaj kosmici, wszystkie planety wszystkich stref wszechświata możliwe do obejrzenia, a my tutaj do Sopotu. Dlatego też dobrze, że kazałeś mi to powiedzieć na ucho. Inaczej chyba by mi to przez gardło nie przeszło. Ty, wiesz co? Może lepiej nie mówmy nikomu, co przeżyliśmy w te wakacje. No i tak przeżyliśmy. Jeszcze ktoś wpadłby na pomysł, aby wsadzić nas w zapinane z tyłu kaftany. I wygląda na to, że brakuje mi czasu. Chodzi ci oczywiście o tą kosmiczną rozrubę. Żegnam się już z wami. Nie, no nie, jasne. Buzia ale na sobie obejrzycie jeszcze to za ty. W ostatnim odcinku. A jak dodatkowym wytłumaczysz ojcu, że jego rozklekotany maluch zmienił się?